Ostry, straszliwie zapach siarki rozchodził się wszędzie. – Kupiłem wczoraj meble – szeptał Marej cicho do ucha Borowieckiemu. – Uważasz, pan, do saloniku kupiłem żółte jedwabne w stylu Empire? Do jadalnego obstalowałem dębowe w stylu Henryka IV, a do buduaru… – A kiedy się pan żeni? – przerwał mu dosyć niecierpliwie Borowiecki. – No nie wiem jeszcze, chociaż ja chciałbym jak najprędzej. – To już po oświadczynach? spojrzał dosyć ironicznie na zgarbionego i dosyć śmiesznie wyglądającego Anglika. Jego garb wydał mu się teraz potwornym, a on sam przypominał małpę, tą długą wystającą szczęką i szerokimi ustami, niezmiernie ruchliwymi. Tak jakby już. W niedzielę właśnie powiedziała mi, jakby chciała mieć urządzone mieszkanie. Wypytywałem się szczegółowo, odpowiadała tak, jak odpowiadają kobiety, gdy idzie o ich przyszłe gospodarstwo. Ostatnim razem myślałeś pan tak samo. Tak, ale nie miałem takiej pewności ani w połowie zaręczał gorąco. No, kiedy tak, to winszuję panu szczerze. Kiedyż poznam narzeczoną? Na wszystko przyjdzie czas na wszystko. Dlatego też wierzę, iż się pan w końcu ożeni szepnął drwiąco. Może byś pan przyszedł jutro do mnie, dobrze? Chciałem koniecznie usłyszeć pańskie zdanie o tych meblach. Przyjdę, ale kiedy? Po obiedzie. Marej wrócił do farb i laboratorium, a Borowiecki pobiegł dalej do farbiarni przez korytarze i przejścia, zapchane wózkami naładowanymi towarem ociekającym wodą, ludźmi i stosami towaru leżącego na ziemi w wielkich kupach, oczekującego swojej kolei. Co chwila zastępowano mu drogę z najrozmaitszymi interesami. Wydawał krótkie rozkazy, szybko decydował, pośpiesznie informował. Czasem obejrzał próbkę z farby, jaką mu przynosił robotnik, rzucał stanowczo dobre lub jeszcze i leciał dalej wśród spojrzeń setek robotniczych i szumu fabryki, co niby piekło wrzała chaosem. Wszystko się trzęsło: ściany, sufity, maszyny, podłogi, huczały motory, świszczały przenikliwie pasy i transmisje, turkotały po asfaltowej podłodze wózki, szczękały czasem koła rozpędowe, zgrzytały tryby. Leciały w skroś tego morza rozbitych drgani jakieś krzyki lub rozlegał się potężny, huczący oddech maszyny głównej. – Panie Borowiecki! – wytężył oczy, bo wśród par, jakie zalegały całą farbiarnię, nie było nic prawie widać, prócz słabych zarysów maszyn. Nie wiedział, kto woła. – Panie Borowiecki! – drgnął, bo ujęto go pod ramię. – A, pan prezes! – szepnął, poznawszy właściciela fabryki. Ja pana gonię, ale pan dobrze uciekasz. Robota, panie dyrektorze. Tak, tak, ja to rozumiem. Zmęczyłem się na śmierć. Trzymał go silnie za ramię, zamilkł i dyszał ciężko ze zmęczenia. Idzie co? zapytał po chwili. Robi się, rzucił krótko i szedł naprzód. Fabrykant uczepiony u jego ramienia wlukuł się ciężko, podpierał się grubą laską i zgarbiony prawie we dwoje, podnosił okrągłe, czerwone oczy, jastrzębie i twarz dużą, świecącą, okrągłą, ozdobioną małymi baczkami i wąsami przyciętymi równo. Cóż, te odsony dobrze działają? Po piętnaście tysięcy metrów dziennie drukują. Mało mruknął cicho, puścił jego ramię i przysiadł na wózku pełnym surowego perkalu. Obciągnął gruby kaftan, w jaki był ubrany, podparł się laską i siedział. Borowiecki pobiegł do wielkich kadzi farbiarskich, nad którymi na wielkich wałach rozwinięte zwoje materiałów kręciły się w kółko i kąpały w farbie, rozpryskując ją na twarze i koszule robotników, którzy stali nieruchomie, co chwila czerpiąc z kadzi wodę dłonią i patrząc, czy jest w niej jeszcze farba, którą wyciągał materiał. Kilkadziesiąt tych wałów ustawionych rzędem toczyło się wciąż w kółko z męczącą jednostajnością. Długie poskręcane zwoje materiałów pławiły się w farbach i błyskały w mgle matowymi plamami czerwieni, błękitu i ochry. Z drugiej strony, za podwójnym rzędem żelaznych słupów, podtrzymujących wyższe piętra fabryki i rozrośniętych gęsto po olbrzymiej sali, stały płuczkarnie. Długie skrzynie, pełne wrzącej wody pieniącej się sodą, praczek mechanicznych, wyżymarek, mydła, przez które przesuwał się surowy materiał. Bryzgi rozbitej trzepaczkami wody rozsypywały się na sale i tworzyły nad płuczkarniami tak gęsty tuman, że światła paliły się zaledwie jakby odbite w lustrze. Mechaniczne odbieracze szczękały, odbierając wyprany już towar na siebie, niby na rozkrzyżowane ręce. I oddawały go robotnikom, którzy prętami układali go w wielkie fałdy na wózki, podsuwane co chwila. Panie Borowiecki! zawołał fabrykant do jakiegoś cienia, co się wychylił z mgieł, ale to nie był Borowiecki. Podniósł się i wlókł swoje chore, zreumatyzowane nogi po sali. Kąpał się z rozkoszą w tej rozpalonej atmosferze. Zatapiał swoje schorowane ciało w sali pełnej oparów, ostrych zapachów farb, wody pryskającej z płuczkarek i skadzi, ściekającej z wózków, chlupiącej pod nogami, lejącej się ze sufitów, z których skroplona para opadała prawie strumieniami. Szalony, podobny do drgającego jęku szczęk centryfugi, wyciągającej wodę z materiałów, przenikał całe sale. Wświdrowywał się w nerwy robotników pilnujących, wpatrzonych w robotę i pochłoniętych zupełnie czuwaniem nad maszynami i rozbujał się o kolorowe, powiewające niby sztandary, materiały na odbieraczach. Borowiecki teraz był w sąsiedniej sali, gdzie na niskich, angielskich maszynach starego systemu farbowano ordynarny czarny towar na męskie ubrania. Dzień wlewał się setkami okien i kładł zielonawy ton na czarne opary i na robotników, co niby kolumny z bazaltu stali nieruchomi, z założonymi rękami, wpatrzeni w maszyny, przez które przesuwały się dziesiątki tysięcy metrów gryzione przez spienione, bryzgające czarne farby. Mury drżały ciągle. Fabryka pracowała wszystkimi mięśniami. Windy, osadzone w murach, łączyły dół fabryki z jej czterema piętrami wierzchu. Co chwila rozlegał się głuchy szczęk w innej stronie sali, to winda brała lub wyrzucała z siebie wózki, towary, ludzi. Dzień i do wielkiej sali zaczął zaglądać. Brudne światło wciskało się przez małe zapocone szybki, zasnute brudem i parą, wyłaniając z nich zarysy pełniejsze maszyn i ludzi. Ale w tym szarozielonawym świetle, po którym pływały długie smugi czerwonych oparów i gdzie pyliły się nimby gazowych świateł, i ludzie, i maszyny wyglądali jak nieprzytomni, jak widziadła porwane straszną siłą ruchu, jak strzępy, pyły, drzazgi skłębione, splątane, rzucone w wir, który z hukiem się przewalał. Herman Buchholz Właściciel fabryki, gdy obejrzał farbiarnię, powlókł się dalej. Przechodził pawilony, podnosił się w górę windami, schodził schodami, sunął się długimi korytarzami, przyglądał się maszynom, oglądał towar. Rzucał czasem posępnym okiem na ludzi, czasem rzekł jakieś krótkie słowo, które jak błyskawica oblatywało całą fabrykę. Odpoczywał na stosach sztuk, czasem na progach. Niknął, aby za chwilę pokazać się w innej stronie fabryki, przy składach węgla, pomiędzy wagonami, których rzędy stały z jednej strony olbrzymiego czworoboku dziedzińca, ogrodzonego niby parkanem murami fabryki. Był wszędzie, a chodził, jak noc jesienna, ponury i milczący. Gdzie się tylko zjawił, gdzie przeszedł, rozmowy milkły, twarze się pochylały, oczy przestawały widzieć. Postacie się zginały i kurczyły, jakby chcąc ujść spod promienia jego oczów. Spotkał się kilkakrotnie z Borowieckim, biegającym ustawicznie po oddziale. Spoglądali na siebie przyjaźnie. Herman Buchholz lubił swojego dyrektora drukarni. Więcej, on go szacował na całe te dziesięć tysięcy rubli, jakie mu płacił rocznie. To jest najlepsza moja maszyna w tym oddziale, myślał patrząc na niego. Sam już się nie zajmował niczym. Zięć prowadził fabrykę, a on, wskutek przyzwyczajenia całego życia, co rano przychodził do niej razem z robotnikami. W fabryce jadał śniadanie i przesiadywał do południa, a po obiedzie, jeśli nie jeździł do miasta, to łaził po kantorach, składach, magazynach bawełny. Nie mógł żyć z dala od tego potężnego królestwa. Które stworzył pracą własnego całego życia i mocą swojego geniuszu przemysłowego, musiał czuć pod nogami, w sobie, te roztargane, trzęsące się mury. Czuł się dopiero dobrze, przedzierając się przez przędzę transmisji i pasów, rozwleczoną po całej fabryce, wśród ostrych zapachów farb, blichowni, surowego materiału i smarów rozgrzanych w tym upale strasznym. Siedział teraz w drukarni i przysłoniętymi oczyma patrzył na salę, jasno oświetloną wielkimi oknami, na maszyny drukarskie w ruchu, na te piramidy żelazne pracujące pośpiesznie i w jakiejś groźnej ciszy. Przy każdej drukarce osobna maszyna parowa świstała swym kołem pociągowym, które niby srebrne, wypolerowane tarcze migały z taką szaloną szybkością, że nie można było pochwycić konturów. A tylko jakiś nimb srebrny wirował dokoła swojej osi i rozpylał świetlany, roziskrzony tuman. Maszyny działały z nieustającym ani na chwilę pośpiechem. Długie nieskończenie pasy materiałów, co się przewijały pomiędzy walcami miedzianymi, odciskającymi na nich barwy deseni, ginęły w górze na wyższym piętrze w suszarni. Ludzie z tyłu maszyn podkładający towar do drukowania poruszali się sennie. A majstrowie stali przed maszynami, co chwila któryś się pochylił, przypatrywał walcom, dolewał farby z wielkich kadzi, patrzył na materiał i znowu stał zapatrzony w te tysiące metrów biegnących z szalonym pośpiechem. Borowiecki wpadał do drukarni, aby śledzić działanie świeżo umontowanych maszyn. Porównywał próbki ze świeżo drukowanymi materiałami, wydawał polecenia. Czasem na jego skinienie zatrzymano działający kolos. Oglądał szczegółowo i szedł dalej znowu. Bo ten potężny rytm fabryki, te setki maszyn, tysiące ludzi śledzących z najwyższą, prawie pobożną uwagą za ich działaniem, te góry towarów leżących, przewożonych wózkami, snujących się przez sale z do farbiarni, z farbiarni do suszarni, stamtąd do apretury i w dziesięć jeszcze innych miejsc, nim wyszły gotowe, porywał go. Chwilami tylko siadał w swoim gabinecie położonym przy kuchni i tam, w przerwie pomiędzy kombinowaniem nowych deseni, oglądaniem przysłanych z zagranicy próbek, których olbrzymie, naklejone w albumy stosy leżały na stołach, zamyślał się, a raczej próbował myśleć o sobie, o tym projekcie fabryki, planowanej łącznie z przyjaciółmi. Ale nie mógł zebrać myśli. Nie mógł ani na chwilę zamknąć się w sobie, bo ta fabryka, której szum huczał w jego gabinecie, której ruch i pulsowanie czuł we własnych nerwach, wtętnie krwinię omal, nie pozwalała się odosobnić, ciągnęła nieprzeparcie, zmuszała do służby i warowania każdego, który krążył w jej orbicie. Zrywał się i biegł znowu, ale dzień mu się strasznie dłużył, także około czwartej poszedł do kantoru który był w innym oddziale, aby wypić herbaty i zatelefonować do Moryca. Aby był dzisiaj w teatrze, gdzie dawano przedstawienie amatorskie na jakiś cel dobroczynny. Pan Welt dopiero z pół godziny jak od nas wyszedł. Tutaj był? Brał pięćdziesiąt sztuk białego towaru. Dla siebie? Nie, na zlecenie Amfiłowa, do Charkowa. Cygarem można służyć? Owszem, zapalę, bo jestem diablo zmęczony. Zapalił i usiadł na wysokim taburecie, przed pustym biurkiem. Główny buchalter kantoru, który go z uniżonością traktował cygarem, stał przed nim, napychając sobie fajkę tytoniem. Kilku młodych chłopaków, usadowionych na wysokich kobyłkach, pisało w wielkich, czerwono poliniowanych książkach. Cisza, jaka tutaj panowała, drażniący skrzyp piór, monotonne cykanie zegara, denerwująco działały na Borowieckiego. Cóż słychać, panie szwarc, zapytał. Rosenberg się załamał. Zupełnie? Nie wiadomo jeszcze, ale ja myślę. Że się będzie układał. No bo co za interes zrobić zwykłą klapę? zaśmiał się cicho i przybijał palcem wilgotny tytoń w fajce. Firma traci? To zależy od tego, ile będzie płacił za sto. Buchholz wie? Nie był jeszcze dzisiaj u nas, ale jak się dowie, zabolą go odciski. Jest czuły na straty. Jego szlak może trafić, szepnął któryś z pochylonych przy robocie. Byłaby szkoda. Bardzo wielka, niech Bóg broni. Niech żyje sto lat, niech ma sto palców, sto milionów, sto fabryk. I niech go razem sto choler trzaśnie, szepnął cicho któryś. Cisza się zrobiła. Szwarc patrzył groźnie na piszących, to na Borowieckiego, jakby chciał się usprawiedliwiać, że on nic nie winien. Ale Borowiecki znudzonym wzrokiem patrzył w okno. W kantorze panowała atmosfera przytłaczającej nudy. Ściany aż po sufit wyłożone drzewem malowanym na dąb, pełne półek i ksiąg rozstawionych symetrycznie, żółciły się smutnie. Na prost okien stał wielki czteropiętrowy budynek z nagiej czerwonej cegły i rzucał szarordzawy, przygnębiający refleks do kantoru. Przez podwórko wylane asfaltem, po którym turkotały od czasu do czasu wózki i przechodzili ludzie, w kilku kierunkach biegły na wysokości pierwszego piętra grube jak ramiona atlety transmisje, warcząc głucho, od czego szyby w kantorze ustawicznie drżały. Wysoko nad fabryką wisiało niebo ciężką, brudną płachtą, z której ściekał drobny deszcz i spływał po zabrudzonych murach smugami jeszcze brudniejszymi. I sączył się po oknach kantoru, zakurzonych pyłem węglowym i bawełnianym, niby wstrętne plwociny. W kącie kantoru nad gazem zaczął szumieć samowar. — Panie Horn, może pan dać mi herbaty? — A może pan dyrektor zechce butersznicik? — ofiarowywał uprzejmie szwarc. — Tylko trochę koszerny. — To znaczy, że lepszy, nieźli pan jadasz, panie von Horn. Horn przyniósł herbatę i zatrzymał się na chwilę. Co panu jest? zapytał go Borowiecki, który z nim znał się bliżej. Nic, odparł krótko i powlukł nienawistnym spojrzeniem po szwarcu, który rozwijał butersznity z gazety i układał je przed Borowieckim. Wyglądasz pan bardzo źle? Panu Horn nie służy fabryka. Po salonach trudno mu się przyzwyczaić do kantoru i do roboty. Bydle. Albo inny parszywiec może się łatwo przyzwyczaić do jarzma. Ale człowiekowi trudniej. Syknął ze złością, ale tak cicho, że szwarc nie zrozumiał słów. Spojrzał uważnie, uśmiechnął się tempo i szepnął. Panie von Horn, panie von Horn. Może pan dyrektor spróbuje? Jest tu kombinacja szynki z pulardą, bardzo dobra. Moja żona jest sławna z tego. Horn odszedł usiadł przy biurku i błądził spojrzeniem po murach czerwonych, po oknach, za którymi bieliły się stosy szarpanej do przędzenia bawełny. Daj mi pan jeszcze herbaty. Borowiecki chciał go wybadać.